Drogie, cudowne, wspaniałe pochwiczanki. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli myślę, że się nie chcę narzucać i dlatego się nie będę odzywał, będę siedział i milczał i nie będę się odzywał, bo się nie chcę narzucać, to możliwe, że popełniam pewien błąd, bo najbardziej mi zależy na tym, żeby ktoś o mnie dobrze myślał, że ja się nie chcę narzucać. A może tak jest, że jakbym się odezwał do drugiej osoby, to może sprawiłby mi po prostu przyjemność. Może ta druga osoba też boi się narzucać. Boi się być nachalna, napastliwa. Boi się okazać swoje zainteresowanie. Droga pochwiczanko, po co ci to mówię? Ponieważ może tak być, że chciałabyś się odezwać, porozmawiać ze mną, ale boisz się narzucać, boisz się odezwać, boisz się zagadać. Droga pochwiczanko, informuję cię. Informuję cię ja i mój miś. Obydwoje cię informujemy. Witamy cię serdecznie w naszym gronie. Droga pochwiczanko, chętnie cię przyjmiemy, chętnie cię wysłuchamy i chętnie ci powiemy, że miłość jest piękna. Tak piękna miłość jest piękna. Tu, do kamery. Droga pochwiczanko, pamiętaj, jak chcesz się odezwać, jak potrzebujesz się odezwać, jak chcesz pogadać o tym, co cię gnębi, co cię trapi, tak o koronawirusie też możesz o koronawirusie. Jeżeli masz jakieś wątpliwości, to nie czekaj, aż ja do ciebie się odezwę i się zapytam ciebie, jak ci idzie, po prostu sama odezwij się do mnie i opowiedz, z czym masz trudności, co cię cieszy, co cię martwi. No i możesz również mi się wyżalić. My dwa z misiem. Tak, tak, ty też. Chętnie cię wysłucham. Pamiętaj, my uwielbiamy takie fajne dziewczyny jak ty.